Witam. Dzisiaj tak na krótko chciałem opowiedzieć jeszcze troszeczkę o tym zielu męczennicy. To jest naprawdę roślina, która zasługuje na naszą uwagę, ponieważ ma bardzo fajne działanie. Już kiedyś mówiłem to w jednym filmie. Temat. Ona ma działanie antydepresyjne, bardzo dobre przy jakichś depresjach i tak dalej. Ma bardzo silne działanie uspokajające, przeciwlękowe. Przeciwstresowa, czyli przy wszystkich jakichś różnych rodzajów nerwicach i tak dalej, różnego rodzaju nerwice wegetatywne, lękowe, tu jest naprawdę bardzo dobre spektrum. Siła działania tej męczennicy można powiedzieć, że jest podobna do lupiny. Lupina to są ten żółty proszek taki, który jest w szyszkach chmielu. On też jest bardzo silny. Dodatkowo działa nam też na bezsenność, pomaga nam łatwiej zasnąć. Jeszcze jest bardzo fajna, bo jest bezpieczna dla dzieci, czyli zamiast dzieci jakimiś chemicznymi rzeczami ładować, jak mają problemy z zasypianiem czy ze stresem, co się dosyć często ostatnio pojawia. Tylko sam przykład stresu w szkole, w jakich dzisiejszych czasach jest. Jest gorszy niż w pracy, moim zdaniem. Jest też bardzo przydatna w różnych rodzajach odwykach, od narkomanii, alkoholizmu czy tytoniu. Ponieważ wycisza organizm i nie jest to takie tragiczne, zmniejsza stres, czyli odwyk przychodzi nam dużo lepiej. To jest działanie przeciwkaszlowe, jak również kaszel na tle nerwowym, również go niweluje. Za maksymalną dawkę można powiedzieć, że uważa się około 8 gram, ale tak w praktyce przeważnie jest to około 10 do 12 gram, czyli 4 razy po 2-3 gramy. Można tego używać, można tego pić jako herbatę. Tutaj właśnie podałem te ilości w tych gramach, to jest do herbaty. Można robić z tego wyciągi alkoholowe, ale to najlepiej wtedy mieć swoją własną. Ja miałem taką jedną właśnie roślinę kiedyś posadzoną, no ale nie wytrzymała, w końcu padła, więc parę lat ją miałem, bo jest z tym taki problem, że trzeba ją wykopywać za każdym razem i przenosić do piwnicy. Ona nie wytrzyma tego mrozu tutaj w Polsce. Tego wyciągłem i kiedyś w końcu nie wytrzymała, nie odbiła już i się skończyło. No teraz jeden taki woreczek jeszcze kupiłem. Nigdy nie wiadomo, może się kiedyś coś przydać jeszcze komuś. Tak jeszcze ciekawostka powiem, w większych dawkach ta roślina jest psychoaktywna, czyli wywołuje halucynacje, także nie przesadzać z ilością. Żebyście jakichś krasnoludków nie widzieli, ani innych rzeczy. Dobra, tyle na dziś, pozdrawiam.